Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Patryk Sobotka, jestem fizjoterapeutą i was zapraszam na materiał poświęcony pracy z przeponami funkcjonalnymi. Materiał będzie ma charakter całościowy, będziemy starali się wpłynąć na pacjenta właśnie całościowo, żeby go trochę wyciszyć, trochę go zrelaksować. Będziemy starali się pracować z układem autonomicznym. Myślę, że będzie to mega przydatne, jeżeli chcecie rozpocząć jakąś dłuższą pracę z pacjentami, którzy mają wiele problemów jednocześnie. Materiał powstał przy współpracy z marką Avonalife, która tak się składa, że jest partnerem naszej sali szkoleniowej i tak się składa, że wykorzystujemy na co dzień ich sprzęt do masażu i akcesoria, które tworzą. I do materiału też wykorzystamy właśnie stół stacjonarny, z którego korzystamy, oraz poduchę, która nam się może przydać, dlatego że będziemy rzeczywiście starali się tego naszego pacjenta wyciszyć i zrelaksować, stąd trzeba stworzyć dobre środowisko do tego. Oczywiście zapraszam was na bardzo merytoryczny materiał poświęcony pracy z przeponami funkcjonalnymi. Z racji tego, że praca taka będzie miała bardziej taki charakter relaksacyjny, to zadbajcie o to, żeby wasz pacjent był wygodnie, więc może być tak, że jak będzie za chłodno, przykryjcie ich sobie kocem, żeby rzeczywiście mogli się wyluzować, żeby mogli wam zaufać. Jak macie jakiś niewygodny podgłówek albo po prostu nie macie jakiejś poduchy, to postarajcie się po prostu mieć poduchę, żeby pacjent miał poduchę pod głową, głowa do góry. I rzeczywiście, żeby po prostu ten pacjent był w 100% usatysfakcjonowany tą pozycją, żeby nie musiał się męczyć. Jak ktoś nie lubi leżeć po prostu w takiej pozycji, to możecie ewentualnie poprosić, żeby zgiął nogi delikatnie. A w ten sposób, jeżeli to go bardziej relaksuje, jeżeli na przykład nie chce tych nóg trzymać, to może podłóżcie mu wałek pod kolana. Natomiast w większości przypadków taka pozycja, kiedy pacjent jest wyluzowany, ręce ma wzdłuż tułowia, jak macie wąski stół, mu ręce spadają, to ewentualnie możecie poprosić, żeby włożył ręce pod tyłek delikatnie i staracie się, żeby rzeczywiście zapewnić komfort pacjentowi. Im ten komfort będzie większy, tam się szybciej zrelaksuje, wyciszy, uspokoi, a wasza praca będzie szła szybciej, lepiej, będzie to przyjemniejsze dla wszystkich. Dużo osób pracując właśnie z obszarem czaszki, z przejścia podeszewnego albo szyi, trochę zapomina o swojej wygodzie, swoim komforcie. I tak, po pierwsze, starajcie się, żebyście mogli w tej pracy położyć sobie swobodnie przedramiona na poduszce albo na stole, stąd poproście pacjenta, żeby się wsunęli troszeczkę w głąb stołu, wsunie się troszeczkę do jeszcze. OK, dobra. I teraz będzie na pewno lepiej. Po drugie, nie zapominajcie o ustawieniu stołu na dobrą wysokość, żeby nie było, że musicie się garbić, albo że jakoś ten stół jest bardzo wysoko. Nie ma problemu, kiedy macie stół stacjonarny, elektryczny, bo spokojnie możecie sobie, wiecie, zmienić tą wysokość. Natomiast dość istotna sprawa jest, kiedy macie stół przenośny. To wtedy musicie wcześniej zadbać o to, wiedzieć o tym, że będziecie pracowali z tym obszarem, żeby ten stół był na dobrej wysokości, żebyście nie musieli się męczyć. Dobra. I teraz tak, na początku będziemy pracować sobie z obszarem w okolicy wyrostka sodokwetku osi skorniowej. Techniki będą dość proste, w miarę subtelne i będą polegały na zbliżeniu dwóch końców tkanek, co pozwoli nam uzyskać efekt rozluźnienia. Bo załóżcie sobie, żebyście mogli sobie to zwizualizować w fajny sposób. Jakbym chciał zmniejszyć napięcie mięśnia dwugłowego ramienia, czyli tak zwanego bicepsa, to wystarczy, żebym sobie skrócił jego przyczepy, tak? I utrzymał w tej pozycji. Oczywiście w ruchu biernym, bo jak pacjent robi to w ruchu czynnym, to napięcie wzrośnie. Ale w ruchu biernym to napięcie tam się zmniejsza. I tak samo jest na przykład z obszarami wewnątrz samej czaszki. Tak? Jeżeli ja sobie wiem, jak przebiegają dane więzadła, wiem, jak przebiegają dane tkanki, to jeżeli ja sobie skrócę ich przyczepy, to jednocześnie ich napięcie się zmniejszy. Często, jeżeli ja będę utrzymał to wystarczająco długo, to ono się zmniejszy trwale. I tak właśnie pracujemy sobie z naszą pierwszą przeponą funkcjonalną, czyli okolicą namiotu muszczka. I teraz tak, bardzo ważna sprawa. Starajcie się tak, po pierwsze, ręce mieć delikatnie tutaj złożone. Po drugie, kłębem kciuka jesteście w okolicy wyrostka sodokwetku osi skroniowej, tak? Czyli tuż nad uchem. Podkładam ręce. Ok, pacjent się rozluźnia, ja się wsunę, żeby było mi mega wygodnie. I to, co robię, to delikatnie te tkanki ściskam, czasami czuję delikatny ruch, odkształcenie całej czaszki i powoli, jak rzeczywiście już ścisnąłem wystarczająco mocno, to czekam sobie na rozluźnienie tkanek. I tak naprawdę dużo się nie zmienia, czekam w tej pozycji. Często w ogóle praca już z pacjentem w obrębie czaszki w ten sposób powoduje, że on zacznie ziewać, rozluźniać się, więc będzie to jasny sygnał dla nas, że coś zaczyna się dziać. Ok.
Jeżeli pracujecie z czaszką, to też fajnie byłoby dorzucić na początku jeszcze techniki nagrywania na tkanki miękkie. Często praca z mięsem skroniowym da Wam fajny efekt rozwinięcia tego obszaru, praca z szczeptem ścięgnistym, praca w ogóle z tkankami w obrębie czaszki, więc od tego możecie sobie zacząć, a później właśnie wjechać sobie w ten obszar namiotu a muszczku. Jest to taka technika, wiecie, bardzo mocno pośrednia, dlatego że no jednak pracuje z tkankami, które rozciągają się wewnątrz czaszki, a pracuje poprzez kości. Ale ma to ręce i nogi, jak się zagłębimy w fizjologię, natomiast to jest to bardzo fajne podejście, bardzo fajna praca. Kolejnym obszarem jest obszar przejścia potyliczno-szyjnego, czyli mięśnie podpotyliczne, tak? Połączenie szyi i głowy. Wiem, gdzie one są, wiem, że zatapiam się pod czachę. Staram się ręce ułożyć w taki koszyczek, tak? Czwarte palce złączone ze sobą, trzecie w ten sposób, drugie w ten sposób i moje ręce będą ułożone jak taki koszyczek, gdzie palce skieruję w stronę sufitu i pozwolę, żeby czaszka zatopiła się na moje palce. Jednocześnie wiem, że będę wsuwał się głębiej. O tyle fajnie, że pierwszy krąg szyjny nie ma wyrostka kolczystego, stąd wjeżdżając tam głębiej, jestem dokładnie pomiędzy potylicą a segmentem C2, czyli na wysokości łuku pierwszego kręgu szyjnego. Tam są właśnie tkanki, które mnie interesują. Moglibyśmy spędzić teraz dosłownie niewiarygodnie dużą ilość czasu na wytłumaczeniu, jakie zalety płyną z opracowania tego obszaru. A jest ich bardzo dużo, dlatego że te tkanki mają wpływ na prawidłowe ustawienie głowy, na napięcie opony twardej, na pracę nerwu błędnego, który nawiotrzewia, tak naprawdę poczucie percepcji głowy, ruch gałek ocznych. Jest tego niesamowita ilość, stąd z tym obszarem pracuje się bardzo często. Następnie, żeby sobie tą pracę troszeczkę efektywność zwiększyć, mogę skierować palce w kierunku oczu pacjenta. Staramy się, żeby wiecie, nasza pozycja była wygodna, stopy ustawione prawidłowo, plecy prosto, przedramiona oparte o leżankę. Ta poduszka, którą tutaj mam, bardzo się fajnie sprawdza, dlatego że ona się dostosowuje do wszystkich krzywizn, do głowy pacjenta, do moich rąk i rzeczywiście praca na niej jest fajna. Ewentualnie to, co możemy zrobić, to dorzucić delikatne ruchy oscylacji czy takiego potrząsania, które też spowoduje, że pacjent się delikatnie wyciszy, uspokoi, wyreguluje sobie oddech, a ja będę miał jeszcze lepsze efekty, jeśli chodzi o rozluźnienie tkanek. Kolejnym obszarem jest obszar kości gnykowej. Przechodzę sobie z boku pacjenta. Najczęściej pracuję tak, że jedna ręka wędruje pod potylicę. Rozluźnij się. Starajcie się, żeby zarówno przy pracy z mięśniami podpotylicznymi, jak i przy pracy z kością gnykową, głowa pacjenta była w pozycji neutralnej. Staramy się, żeby nie było to zgięcie, ani przeprost, tylko pozycja neutralna. Pacjent wyluzowany, ja szukam u niego kości gnykowej. Sprawdzam sobie, w którym kierunku ta kość gnykowa rusza się łatwiej, dlatego że chciałbym rzeczywiście tego pacjenta trochę wyciszyć, więc nie będę szedł w kierunki restrykcyjne. Sprawdzam sobie, w którą stronę łatwiej. Tutaj łatwiej w stronę prawą. Wybieram luz, czekam i ewentualnie dorzucam delikatną oscylację. To spowoduje, że te tkanki się rozluźnią, znormalizują. Zarówno te rozciągane po lewej, jak i te trochę skrócone po prawej. Pamiętamy o tym, że tkanki, które są biernie skrócone, ich tonus się zmniejsza. Jest to też obszar ważny, jeżeli macie pacjentów, którzy mają problem z prawidłowym połykaniem, przełykaniem, z bólami gardła częstymi, chrypkami. Czasami okazuje się, że to nie jest jakiś problem związany z przeziębieniem, z jakąś grypą, jakimiś problemami po prostu wewnątrz tkankowymi, nazwijmy to, z narządami, tylko to może być po prostu duże napięcie kości gnykowej, które powoduje podrażnienie właśnie obszaru gardła, przełyku, tchawicy, więc może tak się zdarzyć, że pracując z tymi tkankami poprzez kość gnykową, bo to pracując z kością gnykową, mam wpływ naprawdę na dużą ilość tkanek miękkich, które otaczają całą przednio boczną stronę szyi, stąd to może mieć wpływ na tak dużo trzewi, o których wcześniej wspomniałem. Kolejnym obszarem, który nas interesuje, jest obszar górnego otworu klatki piersiowej. Znowu muszę wrócić za głowę pacjenta. Pamiętamy o tym, żeby głowa była w pozycji neutralnej. Ta poducha powoduje, że jak widać się fajnie to pasowało. I opcje mamy dwie. Możemy zacząć od pracy symetrycznej, czyli wtopię się, zobaczcie, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie,
wykorzystując palec piąty, czwarty, trzeci, nawet drugi. Sprawdzę sobie, czy po obu stronach jest dość symetrycznie. Jest nieźle. Zatopię się i będę prosił pacjenta o spokojne, głębsze oddechy. Jednocześnie starając się nie pozwolić wyprzeć moich rąk z tych tkanek, które będą pracowały, na wdechu i głębiej zatapiać się na wydechu. Czyli na wdechu nie pozwalam się wypchnąć, na wydechu zatapiam się głębiej. I powolutku, powolutku idzie do przodu. Ok. Wdech i pozwalam się wypchnąć. Wydech, zatapiam się głębiej. Jeżeli chcemy pracować jednostronnie, bo albo czuję, że jedna strona jest bardziej napięta, bardziej dysfunkcyjna, albo po prostu chcę pracować intensywnie głębiej, to jedna ręka wędruje pod potylicę, druga ręka właśnie w dół nadobojczykowy, czyli cały czas to samo miejsce. Jednocześnie skracam tkanki w biernym ruchu w stronę opracowanej struktury, czyli tutaj skłon głowy w lewo, wtapiam się w lewy dół nadobojczykowy i sytuacja jest identyczna. Na wdechu nie pozwalam się wypchnąć. Spokojny, głęboki wdech. Na wydechu zatapiam się głębiej. Czyli jest identycznie, tyle że jestem głębiej, pracuję jednostronnie, jest to praca intensywniejsza. I tak samo trwa to znowu dobrych, spokojnych kilka wdechów. Myślę, że nie ma specjalnie sensu robić techniki, jeżeli macie być, nie wiem, 30 sekund albo minutę na jednym obszarze. 2 minutki, 3 minuty jest taki optimum. Staracie się rzeczywiście poczuć uwolnienie napięcia i rozluźnienie danego obszaru. Jeżeli u kogoś się to poprawiło przez 3 minuty, fajnie. Jeżeli nie, poczekajcie chwilę jeszcze, dajcie na to czas. Jak się nic nie dzieje przez 4-5, to znaczy, że pewnie nic się nie wydarzy. Idziemy w takim razie dalej. Był górny otwór klatki piersiowej, teraz dolny otwór klatki piersiowej, czyli obszar przepony, żołądka i wątroby. Stajemy sobie z boku pacjenta i tutaj wykonamy sobie technikę zbliżenia dolnych żeber do siebie i poczekamy sobie na uwolnienie napięcia. Oczywiście możliwości pracy z przeponą jest niesamowita ilość. Stąd ja Wam pokażę jedną z chyba najprostszych wersji tej pracy. Natomiast Wy możecie to rozbudować o inne techniki pracy z przeponą, które znacie. Jeżeli macie stół na dobrej wysokości, stajemy sobie wygodnie, starajcie się przy tej technice nie garbić. Chwytamy sobie dolne żebra, kciuki powinny być w okolicy wyrostka mieczykowatego, nawet delikatnie nad wyrostkiem, na połączeniu trzonu i wyrostka mieczykowatego. Palce szeroko obejmuję największą ilość żeber, wtapiam się, jednocześnie tak, mogę sobie tę klatkę skompresować i zbliżyć żebra do siebie, czyli kompresuję, zbliżam żebra do siebie, czyli zbliżam przepony, mogę w tej pozycji po prostu pozostać, albo ewentualnie dorzucam sobie delikatną oscylację w celu zwiększenia efektu terapeutycznego. Jak jest Wam niewygodnie, bo macie dużego pacjenta, jesteście małymi terapeutami, jesteście terapeutkami, macie małe rączki i tak dalej, to możemy sobie chwycić jedną stronę, tak, zbliżyć do siebie, poczekać na rozluźnienie albo dorzucić do tego jeszcze oscylację, jednocześnie nie zmniejszając nacisku i można pracować sobie jedną stronę, a później drugą stronę. Tutaj tej pracy będzie sporo, dlatego że dużo osób ma problemy właśnie z samą przeponą, mają problemy często z obszarem żołądka, z obszarem wątroby, okolicą trzustki, więc ta praca będzie często trwała dłużej z racji dużych napięć w tym obszarze. Okay. Ostatnią rzeczą, która nam została, jest praca z kością krzyżową. Pokażę Wam główną jedną technikę, która jest często wykorzystywana, stosowana, jest dość mocno relaksująca. Bardzo fajnie się sprawdza. Pozycja jest troszkę dziwna, ale dużo osób w ten sposób pracuje, więc myślę, że mogliście już to widzieć, być może znacie to. Oczywiście możliwości pracy z kością krzyżową jest tak samo niesamowita ilość. Można pracować przez kość krzyżową, stawy krzyżowo, krzyżowo-biodrowe, mięśnie na miednicy, spojenie łonowe. Na to wszystko będziecie mieli wpływ. Pracując z tym wszystkim będziecie mieli wpływ właśnie na naszą przeponę na miednicy, ale zrobimy sobie właśnie to przez kość krzyżową. To może nam się fajnie połączyć z tym, co już dzisiaj zrobiliśmy. Praca będzie wyglądała tak, że usiądę sobie z boku pacjenta. Technika będzie wyglądała w ten sposób, że podłużymy sobie rękę pod kość krzyżową, czyli zrobimy taką łódeczkę,
a gdzie kosza będzie leżała, a drugą ręką znajdziemy sobie okolicę spełnionowego i spróbujemy to delikatnie skompresować. Miednica jest dość elastyczna, ona bardzo fajnie pracuje. Jeśli dobrze skupicie, to rzeczywiście te ruchy będą dla Was wyczuwalne, więc robimy to tak, że jedną nogę sobie zginamy, rotujemy pacjenta, podkładamy rękę pod kość krzyżową. Ok, dobra. Do tej pracy przydaje się akurat taki stół, który jest w miarę miękki. Jak ktoś ma stół z bardzo twardym bratem, to niestety ta kość krzyżowa pacjenta będzie dociskała Waszą rękę i to może być nieprzyjemne. Szukam sobie teraz spojenia łonowego i delikatnie ten obszar kompresuję. Robię taką kanapkę, można powiedzieć, czyli staram się, żeby te ręce się zbliżyły. Ewentualnie mogę rzucić, wiecie, delikatną oscylację, tak miało to miejsce wcześniej. I to jest bardzo fajne uczucie, dlatego że na początku możecie mieć wrażenie, że ta kość krzyżowa jest strasznie ciężka. Pacjent po prostu wciska Wam rękę w leżankę po prostu. Jest to bardzo niewygodne, ale jeżeli powoli będziemy pracować, to zobaczycie, że napięcie się zmniejsza. Jednocześnie okazuje się, że ten pacjent już wcale nie jest taki ciężki, ta kość krzyżowa wcale nie wciska tak mocno Wasze ręki w stół, więc czujemy, że rzeczywiście coś tam się zmienia. Tu jest dość elastycznie, jeśli chodzi o kość krzyżową miękko. Kolejnym wariantem, który możecie zrobić też pracując z obszarem na miednicy, obszarem kości krzyżowej, jest próba delikatnej kompresji, zbliżenia tak naprawdę tego obszaru zarówno w płaszczyźnie strzałkowej, to co robiliśmy przed chwilą, ale też w płaszczyźnie czołowej. Czyli jedna ręka zostaje tak samo jak było wcześniej na obszarze kości krzyżowej, możecie nawet delikatnie próbować ją unieść, ale już samo to, że ciężar pacjenta opadnie Wam na rękę, kość krzyżowa Wam dociśnie rękę, to już będzie pewnego rodzaju kompresja, może tak zostać. Drugą ręką chwytacie sobie tak przed ramieniem za talerz biodrowy po jednej stronie, opuszczanie palców za palce biodrowe po drugiej stronie i tutaj możecie delikatnie docisnąć, czyli tak naprawdę kompresujecie w dwóch płaszczyznach naszą miednicę, przez co efekt rozluźnienia tkanek, które rozciągają się pomiędzy spojeniem łonowym a kością krzyżową, talerzem biodrowym a talerzem biodrowym po stronie przeciwnej, daje bardzo fajny efekt rozluźnienia. Możecie też delikatnie wykonać ruchy oscylacji, co fajnie nam zakończy naszą pracę z przeponami funkcjonalnymi. I jak widzicie, przebrnęliśmy sobie tutaj przez cały tułów od czachy do miednicy, co może mieć bardzo fajny efekt, jeśli chodzi o globalne podejście do pracy z pacjentem. Często będzie to niezłe przygotowanie do naszej wspólnej przygody i zobaczycie, jak dużo rzeczy może się już zmienić po takiej pracy. Może okazać się, że nawet struktury, których nie dotknęliście. Pacjenci mieli jakieś bóle kolan, które wędrowały raz lewa strona, raz prawa, nadgarstków, łokci, dysbalansy w obrębie kolan, stawów skokowych, obszarów bardzo daleko odsuniętych od tego, co zrobiliśmy, mogły się poprawić. Stąd jak czasami nie wiecie, od czego zacząć, który uraz może być istotniejszy, a widzicie, że pacjent jest mocno przebodźcowany, i chcielibyście jakoś wpłynąć na niego poprzez pracę z układem autonomicznym, to praca z przeponami funkcjonalnymi będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Jeżeli taki sposób pracy Wam się spodobał i chcecie robić to swoim pacjentom, nic jest na przeszkodzie, możecie zacząć od razu. Natomiast jeżeli chcielibyście sami pracować w ten sposób albo polecać swoim pacjentom, jak oni mogą wykonywać autoterapię właśnie pracując z przeponami funkcjonalnymi, to taki materiał powstał, jest on na moim kanale, pod nazwą Jak wyciszyć swoje ciało po ciężkim dniu? Autoterapia. Zerknijcie, myślę, że temat może Wam się spodobać. Dużo osób pisało, że ma to bardzo fajne przełożenie na ogólne samopoczucie, wyciszenie, relaksację. Zajmuje to około 15 minut i można rzeczywiście w bardzo fajny sposób pomóc swojemu ciału. I to było na tyle. Kolejny materiał, mam nadzieję, że bardzo merytoryczny i od razu do zaaplikowania we własnym gabinecie albo do pracy ze sobą. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się.